Zapraszam do obejrzenia relacji z budowy gołębnika wyprodukowanego przez firmę EJB Eweliny i Jacka Bereźnickich. Firma EJB jest uznanym na rynku polskim i za granicą producentem gołębników i wyposażenia do hodowli gołębi. Firma EJB produkuje gołębniki w kilku typach i różnych wariantach. Są dwie podstawowe linie gołębników. W pierwszej z nich mają one szerokość 2 metrów, w drugiej zaś szerokość 2,5 metra i te szersze z reguły są wyposażone w korytarz. Gołębniki są produkowane w systemie modułowym. Jest więc możliwość dopasowania rozmiarów gołębnika w zależności od oczekiwań i potrzeb hodowcy. Wszystkie te oczekiwania można spełnić i szczegółowo uzgodnić nie tylko same wymiary gołębnika, ale dobrać jego odpowiedni typ, a przede wszystkim warianty wyposażenia. Firma EJB posiada bardzo bogatą ofertę artykułów wyposażenia gołębników, takich jak cele lęgowe, cele motywacyjne, regały spoczynkowe, kosze transportowe, ruszty i inne akcesoria. Firma EJB posiada bardzo duże doświadczenie w produkcji gołębników. Wykonywała w ostatnich latach wiele realizacji zarówno dla hodowców potrzebujących niewielkich gołębników, jak i inwestycji na bardzo dużą skalę we wspólnych gołębnikach czy u hodowców utrzymujących bardzo liczne stada ptaków. Każdy hodowca ma szansę na to, aby z ofertą firmy EJB spełnić swoje oczekiwania. Nieważne przy tym jest, czy hoduje gołębie pocztowe, czy ozdobne, czy potrzebuje gołębnika na potrzeby rywalizacji lotowej, czy do utrzymania cennych par rozpłodowych. Nieważne, czy hoduje drobne gołębie, takie jak maściuchy, czy sporych rozmiarów, garłacze albo kingi. Gołębniki produkowane przez Jacka Bereźnickiego są bardzo funkcjonalne. Jacek jako producent gołębników korzysta nie tylko z wieloletniego doświadczenia nabytego w obecności na rynku, ale przede wszystkim z doświadczenia praktycznego, nabywanego od wielu lat jako hodowca gołębi. Jacek Bereźnicki odnosi ze swoimi gołębiami liczne sukcesy na wystawach i w lotach konkursowych. Jest liczącym się w Polsce hodowcą gołębi wysokolotnych. Wróćmy jednak do prezentacji i montażu gołębnika z firmy EJB. Jest to gołębnik o szerokości 2 metrów i długości 6 metrów. W takim wariancie nie przewiduje się korytarza łączącego poszczególne przedziały. Ten gołębnik został zbudowany na potrzeby wspólnego gołębnika dla gołębi wysokolotnych w rasie zamojski oraz roztoczański wysokolotny. Powstał on w wyniku współpracy właściciela firmy Jacka Bereźnickiego i hodowcy gołębi w tej rasie Marka Kolińskiego i nosi nazwę WG EJB Zamoj Pigeons Loft. Gołębnik składa się z 4 przedziałów lotowych, z których każdy ma głębokość 2 metrów i szerokość 1 metra i mieszczą się w nim 24 gołębie. Gołębnik posiada też jeden przedział dla 12 par gołębi rozpłodowych. Podczas montażu gołębnika po stronie inwestora leży przygotowanie fundamentów, na którym zostanie on ustawiony. Z reguły jest on posadowiony na dobrze wypoziomowanych betonowych bloczkach fundamentowych ułożonych według schematu opracowanego przez firmę EJB. Od dokładności wykonania tego etapu inwestycji zależy w dużej mierze to, czy montaż gołębnika będzie mógł przebiegać sprawnie. Natomiast sam montaż gołębnika trwa z reguły kilka godzin, zaś przy bardzo dużych inwestycjach może potrwać nawet kilka dni. Po sprawdzeniu wypoziomowania oraz wymiarów fundamentu następuje już montaż gołębnika. Ekipa firmy EJB najpierw przynosi na miejsce poszczególne elementy, z których powstanie gołębnik i układa je w grupach, które będą wykorzystywane w poszczególnych etapach montażu. Montaż zaczyna się od ułożenia bloków, z których wykonana jest podłoga. Bloki podłogi wykonane są z solidnych belek sosnowych. Każdy z nich ma wymiary 2 na 2 metry.
Po ułożeniu konstrukcji pod podłogę następuje montaż wysuwanych szuflad, w których będzie gromadzić się kał i inne zanieczyszczenia. Są one otwierane na tył gołębnika, gdyż na przedniej ścianie będą montowane woliery. Po ułożeniu i połączeniu ze sobą elementów podłogi następuje montaż tylnych ścian gołębnika. Są one wykonane z belek sosnowych, zaś do pokrycia elewacji wykorzystywane są deski świerkowe w technologii piórowpust. Po zamocowaniu tylnych ścian gołębnika następuje ułożenie segmentów rusztu podłogowego, które wykonane są z solidnych listew sosnowych. Na tak przygotowane podłoże ekipa montażowa wnosi kolejne elementy. Monterzy gromadzą na podłodze gołębnika elementy konstrukcji dachowej oraz montowanej pod dachem przesuwnej wentylacji. W następnej kolejności następuje montaż ścian przedniej elewacji gołębnika. Ściany te posiadają otwory na wyloty belgijskie, zamontowane są w nich otwierane okna i regulowane otwory wywietrzników. W przedniej elewacji znajdują się także otwory, którymi gołębie będą wychodzić na woliery. Po zamontowaniu ścian ustawione zostają przygotowane do montażu gołębnika rusztowania. Przy wykorzystaniu tych rusztowań następuje montaż konstrukcji dachowej. Montaż dachu zaczyna się od zamocowania jednego ze szczytów. W następnej kolejności montowane są elementy konstrukcji dachowej. Na tym etapie rozpoczynają się także prace we wnętrzu gołębnika. Na tylnych ścianach mocowane są regały spoczynkowe i cele lęgowe. Ponadto trwają też prace związane z montażem elementów wykończenia elewacji. Mocowane są listwy, których zadaniem jest zamaskowanie miejsc łączenia poszczególnych elementów gołębnika. Po ułożeniu krokwi dachowych następuje montaż łat. Po ułożeniu i zamocowaniu łat następuje montaż płyt typu OSB. Zostanie nimi pokryta cała powierzchnia dachu i do tych płyt zostanie przymocowany gąd bitumiczny stanowiący pokrycie dachu. Dach tego gołębnika posiada na całej długości umiejscowiony w szczycie otwór wentylacyjny. Płyty OSB są w pierwszej kolejności montowane na tylnej części dachu. Następnie członkowie ekipy przystępują do układania takich płyt OSB na przedniej części dachu. Zaś jeden z pracowników zajmuje się montażem wylotów belgijskich. Po zamocowaniu płyt na połaci dachowej następuje montaż elementów wykończeniowych okapu wykonanych z desek świerkowych. W tym momencie we wnętrzu gołębnika montowane są drzwi przesuwne kolejnych przedziałów. Po zamocowaniu płyt OSB na połaci dachu układany jest gąd bitumiczny. Jego montaż rozpoczyna się od lewej strony z przodu gołębnika. Podczas gdy na dachu trwa układanie gątu, na przedniej ścianie gołębnika montowane są jeden po drugim wyloty belgijskie. Wewnątrz gołębnika zaś mocowane są kolejne elementy drzwi przesuwnych. Po zamocowaniu wylotów następują już przygotowania do zamocowania wolier. Członkowie ekipy przystępują do składania gotowych elementów wolier, które wykonane są z listew sosnowych pokrytych drobną siatką metalową o oczkach 10x10 mm. Woliery posiadają otwierane drzwi, przez które można gołębiom wstawić wannę do kąpieli czy użyć ich do wypuszczania ptaków na obloty. Wewnątrz każdej z wolier zamocowane są grzędy, na których gołębie będą mogły przesiadywać w czasie pobytu na świeżym powietrzu. Woliery są przystosowane do montażu w systemie modułowym i ich szerokość dopasowana jest do wymiarów przedziałów, dla których są dedykowane. Kiedy na ścianie gołębnika zaczyna się montaż wolierek, na dachu układana jest górna warstwa pokrycia dachowego. Dach gołębnika jest tak skonstruowany, że pomiędzy jego warstwami powstaje na szczycie
kilkucentymetrowa przerwa, przez którą będzie następowała wymiana powietrza w gołębniku. Górna warstwa pokrycia również zostaje pokryta gontem bitumicznym. Na przedniej ścianie ekipa zawiesza kolejne woliery. Montaż gołębnika pomału dobiega do końca. Dobra, teraz musisz to tak samo. O, tak jak jeszcze. Dobra. Tak jak to samo.